Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium, które nazwaliśmy od formalności do aktywności. Webinarium organizowane jest w ramach projektu Kto na Ochotnika? Wolontariat w szkole, a sam projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w ramach programu Ochotnicy Warszawscy. Współfinansowany zaś jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. Tyle tytułem wstępu. Ja nazywam się Daria Rodzik i dzisiaj występuję tutaj w roli moderatora, to znaczy, że będę się Państwem opiekować podczas tego spotkania, opiekować mam na myśli tutaj warstwę techniczną wydarzenia. Po prawej stronie mogą korzystać Państwo z okienka czatu. Tam mogą pojawiać się pytania od Państwa, mogą zaś Państwo też odpowiadać na pytania prowadzącej. Więc jeżeli będzie taki moment, to bardzo prosimy wpisywać tam swoje głosy. Zawsze to dobrze widzieć, że ktoś jest po tej drugiej stronie. Prowadzącą dzisiejsze spotkanie jest Katarzyna Gorkiewicz. Jest już z nami, mam nadzieję, że też będzie ją widać i słychać. Gdyby były jakieś techniczne problemy z odbiorem, to również poproszę, żeby Państwo dawali znać w czacie. Nie będę przedłużała i zabierała więcej czasu. Przekazuję Tobie, Kasiu, głos. Sama uciekam, nie będę widoczna, ale cały czas jestem. Dziękuję Ci bardzo, Dario. Dzień dobry Państwu. Tak jak Daria powiedziała, nazywam się Katarzyna Górkiewicz i od już bardzo wielu lat, policzyłam ostatnio prawie 15, współpracuję z organizacjami pozarządowymi i zajmuję się różnymi aspektami działalności organizacji. Dziś zostałam zaproszona do prowadzenia webinaru o prawnych aspektach wolontariatu szkolnego. I o tym będę chciała dzisiaj z Państwem porozmawiać. Będzie dosyć dużo takiej wiedzy teoretycznej, dosyć dużo mam treści na slajdach, ale mam nadzieję, że dzięki temu uda się nam przez ten temat przejść, właściwie nie przebrnąć, tylko przejść, specjalnie się zawahałam, jakie słowa chcę użyć. Mam nadzieję, że różne rzeczy nam się rozjaśnią po tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Ale ponieważ Państwo jesteście na tym webinarze, to znaczy, że ten temat Państwa interesuje, więc chciałabym zacząć właśnie od takiego pytania. Z jakimi pytaniami, czy też wątpliwościami przychodzą Państwo na webinar? Będę bardzo wdzięczna, jeżeli Państwo napiszecie mi na czacie, jakie tematy są dla Państwa szczególnie istotne, szczególnie jakieś niejasne. Będzie też wtedy na nich łatwiej się potem w całej mojej prezentacji skupić. Widzę tutaj, że mamy jakiś problem techniczny, że przerywa. Pani Urszula pisze, że słyszy same końcówki. Możemy spróbować tak.
Czy teraz będzie mnie słychać? Przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że właśnie pogoda nam dzisiaj całkowicie popsuła zamiary. Dobra, czyli teraz mnie dobrze słychać, bardzo się cieszę. Czyli zaczynamy. Dobrze, przepraszam za te problemy techniczne na początek, ale jak wiemy, burze no, psują nam również sieć, nie tylko inne problemy sprawiają. Cieszę się, że w takim razie mnie słychać i wrócę do pytania. Z jakimi pytaniami i wątpliwościami przychodzą Państwo na dzisiejsze spotkanie? Jakie aspekty są dla Państwa szczególnie istotne, na których warto, żebym się dzisiaj skupiła? Będę bardzo wdzięczna za głosy na czacie. Poczekam jeszcze momencik. Chciałabym dowiedzieć, jakie są ograniczenia i co powinnam wiedzieć od strony prawnej. Dobrze, będzie dużo powołania się na różne przepisy i będą wszystkie, czy są wytyczne do pracy, wolontariatu podczas pandemii. Dobrze. Czy jeszcze są jakieś pytania? Takie teraz na gorąco, bo będzie jeszcze też moment na zadawanie pytań już też później. Dobrze, to zostańmy na razie przy tych dwóch pytaniach o zarówno ograniczenia, jak i po prostu stronę formalno-prawną, czyli to, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. I drugie pytanie dotyczące pandemii. Więc będziemy dzisiaj przede wszystkim rozmawiać o tym, dlaczego i czy w ogóle szkoła powinna realizować wolontariat. Będziemy rozmawiać o tym, czy są jakieś zapisy czy dokumenty, które regulują organizację wolontariatu szkolnego. O tym wszystkim Państwu dzisiaj opowiem. I zaczniemy od tego, jak właśnie wygląda otoczenie prawne szkolnego wolontariatu. Mamy trochę kilka, całkiem sporo różnych przepisów, które ten aspekt regulują. I pierwszym podstawowym to jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Drugim takim aktem prawnym jest prawo oświatowe, które też jest na mocy ustawy. Kolejne to są rozporządzenia ministra edukacji narodowej. Przede wszystkim te, które dotyczą podstawy programowej, zarówno wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, jak i również dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkół branżowych. Kolejnym takim aktem prawnym są statuty szkoły, czyli właściwy dla każdej placówki dokument, który każda szkoła ma obowiązek posiadać i przyjąć, jak i również, co już nie zawsze się tam znajduje, ale może się tam mogą się tam znaleźć zapisy dotyczące wolontariatu, czyli program profilaktyczno-wychowawczy, bądź też klasowy, szkolny, bądź też klasowy program profilaktyczno-wychowawczy, który również każda placówka przyjmuje dla siebie. Oraz również te zapisy znalazły się w Społecznej Strategii Warszawy na lata 2009-2020 w programie Młoda Warszawa, miasto z klimatem dla młodych i w programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2022. I teraz o tych miejscach, gdzie mamy te zapisy i co tam jest, co tam się znajduje, pokrótce Państwu opowiem. Pierwszym tym aktem prawnym jest właśnie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. To jest ta ustawa, która nam reguluje działalność organizacji pozarządowych, czyli fundacji, stowarzyszeń, i ta ustawa reguluje również kwestie wolontariatu, reguluje je w sposób dosyć ogólny. Po pierwsze podaje definicję wolontariatu,
informuje o tym, kto może być wolontariuszem i kto może wolontariat organizować. I wśród tych podmiotów, które mogą organizować wolontariat, jest wymieniona szkoła. Stąd jest to ten akt prawny, do którego się jakby na początku odnosimy, jako ten największy, nadrzędny, ale też tak naprawdę najbardziej ogólny. Kolejnym aktem prawnym, który jest dla nas interesujący, jest prawo oświatowe, czyli ustawa z 2016 roku. I ta ustawa wskazuje zadania szkoły dotyczące tworzenia możliwości angażowania się uczniów i uczennic w wolontariat. I mam tutaj kilka wyimków z tej ustawy, którym warto się przyjrzeć. Pierwszy ten wyimek z artykułu pierwszego dotyczy tego, że system oświaty ma kształtować postawy uczniów prospołeczne i tym samym ma stwarzać możliwość działania w zakresie wolontariatu i sprzyjać temu, żeby uczniowie w sposób aktywny uczestniczyli w życiu społecznym. Czyli to jest jedno z zadań szkoły, które wskazuje prawo oświatowe. Drugi taki aspekt, któremu warto się przyjrzeć, to jest artykuł 68 punkt 5, to, że właśnie dyrektor szkoły lub placówki ma obowiązek stworzenia warunków na to, żeby w szkole mogli działać wolontariusze, ale mogły też działać stowarzyszenia czy różne inne organizacje pozarządowe. No i tu na przykład jest mowa o organizacjach harcerskich, które najczęściej przy szkołach funkcjonują i ze szkołami współpracują, ale tych organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą jest wiele i Państwo sami to pewnie wiecie najlepiej. Kolejnym takim zapisem w prawie oświatowym, który dotyczy wolontariatu, jest taka informacja, że to samorząd szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania w zakresie wolontariatu. I o tym będzie za chwilę troszkę więcej, ale właśnie ta istotna informacja, że właśnie samorząd może być tym miejscem w szkole, które organizuje wolontariat. I kolejny punkt tego samego artykułu, czy 85, że samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu i wtedy właśnie w taki sposób bardziej zorganizowany podjąć się organizacji wolontariatu. To, co w prawie oświatowym znajdujemy, ja tutaj właśnie pokazałam te kilka wyimków, to, że możemy w prawie oświatowym znaleźć także informacje o tym, że szkoła może wskazać możliwość organizacji zajęć albo dydaktycznych, albo wyrównawczych, albo specjalistycznych dla uczniów, którzy albo wymagają jakiegoś szczególnego wsparcia, albo mają zaburzenia rozwojowe, albo po prostu są to nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne i wtedy właśnie taki wolontariat w szkole mogą pełnić wolontariusze. I mogą to być osoby z zewnątrz, które na przykład chcą świadczyć pomoc szkole, ale mogą to być po prostu też sami uczniowie czy pracownicy danej szkoły, którzy w ramach wolontariatu, w ramach świadczenia wolontariatu, zarówno na rzecz szkoły, jak i środowiska lokalnego, mogą wykonywać określone prace. Innym aspektem, który też prawo oświatowe nam określa i który jest szczególnie z perspektywy uczniów bardzo istotny, jest to, że angażowanie się w wolontariat, czy nawet nie tylko angażowanie się w wolontariat, ale aktywność społeczna na rzecz środowiska lokalnego bądź środowiska szkolnego jest w specjalny sposób premiowana przy okazji rekrutacji. Uczeń dostaje za takie zaangażowanie 3 dodatkowe punkty. I o tyle jest to istotne, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zaangażowanie w ramach wolontariatu, bo może to być inny rodzaj
aktywności społecznej czy na rzecz środowiska szkolnego, ale ten wolontariat jest wskazany jako taka szczególna forma takiej aktywności i jakby no w taki sposób szczególny wyróżniony tutaj jako właśnie ta forma, za którą można otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji. Następnym aktem prawnym, o którym mówiłam na początku, jest podstawa programowa. I ta podstawa programowa na wszystkich etapach kształcenia wymienia wolontariat jako jedną z form, w oparciu o którą można podstawę programową realizować. Wolontariat w podstawie programowej jest wskazany na poziomie celów ogólnych kształcenia, jest po prostu jednym z zadań wychowawczych i edukacyjnych szkoły. I zadaniem szkoły jest rozwijanie postaw obywatelskich i społecznych uczniów w duchu akceptacji i szacunku do drugiego człowieka. To jest jeden z cytatów z podstawy programowej. Tworzenie warunków do rozwijania komunikacji i współpracy w grupie, także w środowiskach wirtualnych, co teraz jest dla nas szczególnie istotne i czego szczególnie doświadczyliśmy. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat, a także rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości poprzez udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych. I to są te cztery takie wskazane cele ogólne kształcenia, w których ten wolontariat albo wprost, albo pośrednio, ale możemy wyczytać i do którego się możemy odnieść. I ze wszystkich tych prawnych zapisów jasno wynika, że każda placówka w ramach swoich zadań edukacyjnych może ten szkolny wolontariat organizować. I na pewno bardzo warto, żeby tak właśnie się działo. No i teraz, jeżeli chcemy zorganizować wolontariat w naszej szkole, krok po kroku, od takiej decyzji, że tak, chcemy się za to zabrać, chcemy podjąć to wyzwanie, od właśnie takiej decyzji, potem do pierwszych działań i pierwszych projektów. Tak jak mówiłam o tych różnych regulacjach, które są zewnętrzne i które są szkole no poniekąd narzucone, które jakby organizują pracę szkoły i życie szkoły i odnoszą się również do wolontariatu. Wolontariat powinien być także zapisany we właściwych dla danej placówki aktach prawa wewnątrzszkolnego. I obligatoryjnie powinien być on zapisany w statucie szkoły. Natomiast jeżeli z diagnozy potrzeb wynika, że ten wolontariat jest ważnym elementem działalności placówki, to zapisuje się go w szkolnym programie profilaktyczno-wychowawczym. I o treści takich zapisów może zdecydować szkoła, ale co ważne, te zapisy muszą być zgodne z tymi aktami prawnymi, o których mówiłam wcześniej. No i teraz następna rzecz, która już właśnie jest taka nie tylko z poziomu takich ogólnych wytycznych i ogólnych celów i zasad i założeń, tylko właśnie z poziomu takiego, już powiedziałabym, operacyjnego. Potrzebne są nam procedury, które zorganizują prawo wewnątrzszkolne właśnie w kwestii organizacji wolontariatu. Więc po pierwsze, korzystamy z tych procedur, które w szkole obowiązują również w innych tematach, nie tylko w temacie wolontariatu, czyli te procedury, które dotyczą zbierania zgód na udział w zajęciach pozalekcyjnych, bo wolontariat odbywa się poza lekcjami, w czasie wolnym, w czasie dodatkowym dla uczniów. Drugą procedurą, którą też Państwo doskonale znacie, bo jest ona super istotna, I kilka lat temu wszyscy się z tych procedur szkoliliśmy, czyli przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. Oraz trzecia taka rzecz i różne inne też takie wewnętrzne szkolne procedury, jak na przykład karty wycieczki, czy różne inne procedury funkcjonujące w danej placówce. I te dodatkowe dokumenty, które trzeba stworzyć szczególnie dla wolontariatu, które już jakby nie są ogólnoszkolnymi procedurami, tylko musimy je przygotować
właśnie dlatego, że chcemy zorganizować u siebie wolontariat, to po pierwsze musi być regulamin i program szkolnej formy wolontariatu, po drugie porozumienie szkoły jako organizatora wolontariatu z wolontariuszem i o tym porozumieniu też powiem jeszcze kilka słów za chwilę. Następną rzeczą, o której musimy pamiętać, to jest umowa współpracy między szkołą a zewnętrznym organizatorem wolontariatu, oczywiście w przypadku, kiedy to podmiot zewnętrzny organizuje i koordynuje szkolny wolontariat. No i bardzo ważne jest, żeby wolontariusze, czyli nasi uczniowie i nasze uczennice, znali i rozumieli jasne zasady tego, jak wolontariat funkcjonuje, jak będzie doceniany, jak się odnosi właśnie do systemu oceniania, czy ma wpływ na ocenę z zachowania i również właśnie w tym kontekście wpisywania potem na świadectwie informacji o tych osiągnięciach w aspekcie aktywności społecznej, który przekłada się na punkty przy rekrutacji. Więc to są te rzeczy, o których musimy pamiętać dodatkowo, poza procedurami, które każda szkoła tak czy inaczej ma przyjęte. No i teraz pierwsza rzecz to jest porozumienie o współpracy, czyli umowa z wolontariuszem. W takim porozumieniu należy określić zakres prac, należy określić sposób i miejsce ich wykonania, należy określić czas współpracy, to jest bardzo istotne, oraz warunki rozwiązania porozumienia i można, choć nie trzeba, to zależy też czego by ten wolontariat dotyczył, określić odpowiedzialność wolontariusza. I teraz to, w jaki sposób i w jakiej formie podpisujemy takie porozumienie z wolontariuszem, jest zależne po pierwsze od tego, jaki będzie czas wykonywania przez wolontariusza tych zadań wolontariackich, to się tak właśnie językiem prawnym nazywa, świadczenie na rzecz korzystającego. Jeżeli taka umowa o wolontariacie, takie porozumienie jest zawierane na okres krótszy niż 30 dni, czyli na przykład na jakąś jednorazową akcję, być może na jeden dzień, być może na dwa, trzy, bo jeszcze obejmuje to najpierw przygotowanie, a potem takie, nazwijmy to, posprzątanie po imprezie, to można takiego porozumienia nie podpisywać, chyba że to wolontariusz wyrazi taką wolę. Żeby uczniom pokazać, jak takie procedury wyglądają, pewnie warto z nimi takie porozumienie zawrzeć, szczególnie mówię tutaj o starszych uczniach, ale wyraźnie warto zaznaczyć, że taka umowa jest właśnie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy taką wolę wyrazi wolontariusz. Oraz jeżeli ten okres wykonywania prac wolontarystycznych ma trwać dłużej niż 30 dni, to mamy obowiązek podpisać taką umowę wolontariacką. I drugą taką kwestią, którą musimy wziąć pod uwagę, decydując się na podpisanie takiego porozumienia o wolontariacie, jest wiek wolontariusza. I teraz jeżeli mamy do czynienia z osobą poniżej 13 roku życia, to musimy mieć zgodę w formie pisemnej od opiekunów prawnych bądź też rodziców i wtedy i ta zgoda ma właśnie wyrażać to, że ta osoba poniżej 13 roku życia może samodzielnie podpisać takie porozumienie i zgodę na to wyraża jego rodzic czy też opiekun prawny. I to dotyczy osób powyżej 13 roku życia. Natomiast jeżeli mamy powyżej 13, a przed 18, bo jeżeli mamy wolontariusza 18-letniego, no to on może samodzielnie podpisać. Między 13 a 18, jeżeli ma pisemną zgodę opiekuna prawnego na podpisanie takiego porozumienia, to może je też podpisać sam i wtedy tą zgodę dołączamy do tego porozumienia o wolontariacie. Natomiast jeżeli wolontariusz jest osobą poniżej 13 roku życia, to w jego imieniu podpisuje takie porozumienie jego rodzic czy też opiekun prawny. Warto zawrzeć w takiej treści porozumienia, znaczy zostawić miejsce również na podpis wolontariusza, znaczy żeby to nie była tylko umowa właśnie między rodzicami czy też opiekunami prawnymi a szkołą, ale dla ucznia będzie to takim zdecydowanie jakby
aktem poczucia sprawczości i też decydowania o samym sobie, więc ja zachęcam, żeby w takim właśnie porozumieniu też znalazło się miejsce na podpis ucznia czy też uczennicy. Następną rzeczą, którą musimy wziąć pod uwagę, organizując szkolny wolontariat i procedury, jest ubezpieczenie wolontariuszy. I teraz, jeżeli znowu ten okres 30 dni jest istotny, jeżeli wolontariusz swoje świadczenie wolontarystyczne wykonuje do 30 dni, szkoła musi zapewnić mu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Jeżeli to jest krócej niż 30 dni. I to, co mówiłam też tam poprzednio przy tym braniu pod uwagę wieku wolontariusza przy umowie, to tutaj jest też istotne, żeby właśnie podpisywać takie porozumienie wolontariackie na taki czas, który wiemy, że na pewno to świadczenie tyle właśnie trwa, a nie dłużej, po prostu ze względu na koszty, czyli jeżeli właśnie mówimy o jakiejś jednodniowej imprezie, no to nie podpisujemy umowy na 30 dni, tylko podpisujemy na ten jeden czy też 2-3 dni, żeby tam było dzień przed przygotowania i dzień po jakieś prace takie porządkowe po. Natomiast jeżeli zawieramy takie porozumienie z wolontariuszem, które przekracza 30 dni, jest na przykład na cały semestr czy też na cały rok szkolny, to automatycznie wolontariusz zostaje objęty takim ubezpieczeniem z ZUS-u. I szkoła wtedy nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów tego ubezpieczenia. Czyli jeżeli ta umowa jest na dłużej niż 30 dni, to państwo bierze na siebie ten obowiązek ubezpieczenia. Można także zobowiązać wolontariusza w tej umowie cywilnoprawnej, czyli właśnie w porozumieniu o wolontariacie, ustalić w tej umowie odpowiedzialność za czy niewykonanie, czy też nienależyte wykonanie zobowiązań i wtedy można wziąć pod uwagę również ubezpieczenie OC, ale to są już takie rzeczy dodatkowe i one są istotne wtedy, kiedy te zadania faktycznie jakby dotyczą jakiejś takiej odpowiedzialności, na przykład, której jest też ważny aspekt, na przykład finansowy. To jest jakby taka rzecz dodatkowa. Teraz następna sprawa, która jest istotna z punktu widzenia takiego organizacyjnego dla szkoły, to, że koszty, które są związane z wolontariatem, są kosztami działalności statutowej korzystającego, czyli w tym przypadku szkoły, i należy je oczywiście ujmować w ewidencji księgowej. I to, co jest istotne, to że wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. No i teraz troszeczkę jakby zbierając to, co już wiemy do tej pory. Co powinniśmy wiedzieć, organizując wolontariat w szkole? Po pierwsze, czy sprawdzić, czy jesteśmy instytucją uprawnioną do organizacji wolontariatu. Tak jak mówiłam Państwu na początku, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wymienia określone podmioty, które mogą organizować wolontariat. I są to organizacje pozarządowe, są to kościoły, są to związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, urzędy, rady gminne, przychodnie, firmy poza swoją prowadzoną działalnością i szkoły. I to, że szkoły są wpisane w tą ustawę, daje nam taką podstawę prawną do organizowania wolontariatu. Druga rzecz to, że do wolontariatu zapraszamy osoby fizyczne bez względu na wiek. Pamiętamy o tym, że są określone obostrzenia czy dodatkowe obowiązki w sytuacji, w której współpracujemy z wolontariuszami niepełnoletnimi. Yy.
Trzeba pamiętać, że podpisując umowę o wolontariacie czy porozumienie o wolontariacie, jakby jest to jednak inna forma prawna niż praca zarobkowa i wolontariat ma na celu przede wszystkim wzmacniać kompetencje, rozwijać się, uczyć, a nie być takim właśnie no, sposobem zastąpienia, czy wyręczenia, czy wzmocnienia pracowników etatowych. I to szczególnie dotyczy tego wolontariatu, który się dzieje poza szkołą, w którym po prostu wolontariusze zdobywają jakieś nowe doświadczenie, na przykład w organizacji pozarządowej. I to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli podpisanie z wolontariuszem porozumienia, bo to jest dokument, na podstawie którego wolontariusz wykonuje świadczenia. I tam, tak jak też już mówiłam, ważne jest, żebyśmy w tym porozumieniu zawarli czas, jaki jest przewidziany na trwanie tych świadczeń. I ta pisemna forma jest najbardziej korzystna, żebyśmy właśnie mieli sformułowane to w takiej właśnie formie porozumienia umowy. I jeżeli ma to świadczenie trwać dłużej niż 30 dni, to jest obligatoryjne, żebyśmy mieli umowę pisemną. Następna rzecz, którą powinniśmy wiedzieć, zabierając się za organizację wolontariatu, czy może nie tyle wiedzieć, co raczej zorganizować, to właśnie te jasne i zrozumiałe zasady, po pierwsze wykonywania świadczeń, a potem zakończenia wolontariatu. I dobrze to wpisać w umowę, ale też ważne jest, żeby wszystkie te zasady z wolontariuszami, wolontariuszem, wolontariuszką omówić na samym początku, jeszcze zanim te prace się rozpoczną. Należy pamiętać, że organizując wolontariat jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne, również higieniczne warunki pracy wolontariusza. Jeżeli praca wolontarystyczna generuje jakieś dodatkowe koszty, to wszystkie te koszty są po naszej stronie. I to na przykład dotyczy wyjazdów, dotyczy w sensie zwrotu kosztów podróży, czy na przykład diet, czy wyżywienia. To, o czym już też mówiłam, wolontariusze zawsze są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli umowa jest krótsza niż 30 dni i świadczenie tych zobowiązań wolontariackich trwa krócej niż 30 dni, to jest to po naszej stronie, żeby ubezpieczyć wolontariusza. I takie ubezpieczenie można wykupić właściwie w każdej firmie, która takie usługi świadczy. I tam, przypominam raz jeszcze, warto zwrócić uwagę właśnie, ile konkretnie ma to świadczenie trwać, ile dni, i tak właśnie to ubezpieczenie wykupić. Natomiast jeżeli te świadczenia trwają dłużej niż 30 dni, to bierze na siebie to zobowiązanie państwo. A my mamy podpisaną umowę, bo w przypadku, gdy świadczenie wolontarystyczne trwa dłużej niż 30 dni, mamy obowiązek podpisania tej umowy i w sytuacji, gdyby się coś stało, to ta umowa jest podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia. Dlatego też ważne jest, żeby swój egzemplarz miał wolontariusz, a my jako przedstawiciel organizatora wolontariatu mamy swój egzemplarz. I ważne, że wolontariusze po zakończonej swojej pracy mają otrzymać zaświadczenie, które dokumentuje ich pracę. Dobrze, żeby to było konkretnie i szczegółowo opisane, bo pomijając właśnie to, że takie zaangażowanie wolontarystyczne może się przekładać na punkty przy rekrutacji, może się też przekładać na późniejszą pracę młodych ludzi. To jest jakby takie już ich pierwsze wpisy do CV. Które warto zbierać. No i teraz, jakie możemy mieć formy wolontariatu w szkole? Po pierwsze, możemy zorganizować wolontariat szkolny jako klub wolontariuszy albo koło wolontariatu. I to jest taka wewnętrzna organizacja w szkole, która musi być oczywiście zatwierdzona przez dyrekcję albo uchwałę Rady Pedagogicznej. I
jakby to musi wynikać właśnie z regulaminu szkoły i tego profilu, programu profilaktyczno-wychowawczego. Inną formą organizacji wolontariatu w szkole jest sekcja w ramach samorządu uczniowskiego. I wtedy samorząd uczniowski jest tym podmiotem, który bierze na siebie odpowiedzialność za organizację wolontariatu i to jest jest ten fakt wpisany w program samorządu uczniowskiego. Wtedy też warto, żeby właśnie powstała rada wolontariatu, która będzie się tą kwestią zajmowała. Trzecią taką formą, którą możemy w szkole, jakby organizując wolontariat, na którą się możemy zdecydować, to jest wolontariat w zewnętrznych instytucjach. On może dotyczyć albo jednorazowych akcji organizowanych przez zewnętrzne podmioty, albo działań stałych na rzecz lokalnych instytucji. I to są wszystkie te sytuacje, w których mówimy o zbiórkach, o włączaniu się w jakieś akcje charytatywne, ale też wychodzenie na zewnątrz, na przykład do domów dziecka, do domów opieki, czy schronisk dla zwierząt. To jest właśnie ten wolontariat uczniów realizowany w zewnętrznych instytucjach. I jeszcze taka czwarta forma, czyli tandemy wolontariackie, to jest taka forma, w której wolontariat opiera się na wymianie dobrych praktyk, czyli wzajemnym uczeniu się jednych od drugich. I teraz najpierw opowiem o Szkolnym Klubie Wolontariusza, bo to jest jedna z tych takich najczęściej podejmowanych przez szkoły form działania. Żeby założyć taki klub wolontariusza, czy też koło wolontariackie w szkole, potrzebna jest nam decyzja dyrekcji, bądź też uchwała Rady Pedagogicznej o tym, że taki klub, czy też takie koło zostaje w szkole powołane. Kolejnym krokiem jest wybór opiekuna, który będzie koordynatorem pracy wolontariusza, no i to jest ktoś z grona pedagogicznego. Warto potem takiego właśnie koordynatora wesprzeć odpowiednim czy szkoleniem, czy materiałami, z których będzie mógł zaczerpnąć wiedzę. Może być na przykład przydatne nagranie z naszego dzisiejszego webinaru, ale też jest wiele innych takich rzeczy, które bardzo polecam i o których też pod koniec powiem. Następnym krokiem jest opracowanie regulaminu pracy zarówno wolontariuszy, jak i w ogóle programu i harmonogramu, czyli takie dokumenty, które będą tą pracę koła czy też klubu wolontariackiego w szkole regulować. No i ważne jest, żeby też opracować właśnie system zarówno motywowania uczniów, jak i w ogóle jakby właśnie tego, jak potem będą oni za swoje zaangażowanie nagradzani. Kiedy już szkoła zdecyduje się na przygotowanie szkolnego klubu, na otwarcie szkolnego klubu wolontariusza, no to takim wyzwaniem, przed którym ten opiekun staje, jest pozyskanie wolontariuszy. I można to robić na bardzo wiele różnych sposobów. No po pierwsze, po prostu promować tymi wszystkimi kanałami, które są takimi wewnętrznymi kanałami komunikacji w szkole. Czyli czy są to plakaty w szkole, czy jakieś ulotki. Warto na Radzie Pedagogicznej zachęcić nauczycieli, żeby powiedzieli o tym, że takie koło wolontariatu powstaje na godzinach wychowawczych. Czy też zaprosić do współpracy katechetów, którzy też mogą uczniów i uczennice do tego, żeby się zaangażować w koło wolontariatu, namówić. Jeżeli funkcjonuje w szkole radiowęzeł albo gazetka, to też jest to miejsce, gdzie można wolontariat promować.
Warto, jeszcze innym miejscem jest, szczególnie jeżeli mówimy na przykład o młodszych uczniach, są po prostu zebrania z rodzicami, bo to oczywiście bardzo jest ważne, żeby to była autonomiczna decyzja każdego ucznia, zaangażowanie się w wolontariat, ale w przypadku tych młodszych często taka współpraca z rodzicami też będzie dodatkowym motywatorem i może wpłynąć na decyzję uczniów i uczennic. Potem ten kontakt z rodzicami będzie jeszcze o tyle istotny, że będą nam potrzebne te wszystkie zgody od rodziców przy podpisywaniu porozumienia, szczególnie znowu, jeżeli mówimy o tych młodszych dzieciach, to rodzice będą podpisywali te porozumienia. W przypadku tych między 13 a 18 rokiem życia musimy mieć od rodzica pisemną zgodę, żeby to wolontariusz czy też wolontariuszka mogli podpisać porozumienie. Warto rozpocząć od takiego spotkania informacyjnego, na którym opiekun opowie o idei wolontariatu, opowie o swoich pomysłach. Warto też i to domyślam się, że tak naprawdę dzieje się jakby zanim takie koło wolontariatu powstanie, czyli jakiś rodzaj przyjrzenia się potrzebom, jakie w szkole bądź też wokół szkoły w społeczności lokalnej widzimy, czyli no coś, co się tak fachowo nazywa diagnozą potrzeb. Jeżeli wolontariat jest tą formą, dzięki której możemy różnym wyzwaniom lepiej sprostać, jeżeli możemy w różne tematy się lepiej zaangażować, to też warto o tym, promując koło wolontariatu, mówić. No i potem zaczynamy od pierwszego takiego spotkania z naszymi wolontariuszami i warto też zebrać różne oferty tego, co ci wolontariusze mogą robić, w jaki sposób mogą się zaangażować. Warto im też przedstawić te różne możliwości, bo też myślę, że niekoniecznie uczniowie, uczennice zawsze tak na początku wiedzą, jakby jak ten wolontariat może wyglądać, jak wiele może być różnych form zaangażowania wolontariackiego, czy właśnie począwszy od pomocy koleżeńskiej w szkole, poprzez współpracę z różnymi instytucjami, placówkami na zewnątrz, czy też organizacja różnych imprez, czy też w ogóle odpowiedzenie na różne potrzeby, czy szkolnej społeczności, czy lokalnej społeczności. Tutaj warto być bardzo uważnym i mieć wytężony wzrok i słuch. To, co jest bardzo istotne i co nam pomoże utrzymać potem tą grupę naszych wolontariuszy w zaangażowaniu, to żeby te spotkania i ten charakter ich pracy był jak najbardziej systematyczny i żeby też był dobrany do ich możliwości, do ich zainteresowań. Czyli te potrzeby, o których mówimy, muszą dotyczyć nie tylko właśnie tych, dla których mamy te świadczenia wolontarystyczne realizować, ale też tych, którzy to będą robić, czyli naszych wolontariuszy i naszych wolontariuszek. Warto, żebyśmy się przyjrzeli temu, co ich interesuje, co chcieliby robić, w jakich kierunkach też chcieliby się rozwijać. Warto pamiętać o tym, żeby utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami, czy się z nimi spotykając, czy będąc z nimi w stałym kontakcie, jakimś tam zapośredniczonym. Dzięki temu utrzymujemy taką systematyczność w zaangażowaniu wszystkich uczestników. Warto też, żebyśmy realizując takie koło wolontariatu, pamiętali, że ono, żeby ono nie było tylko akcyjne i żeby nie było jakby tylko, nie dotyczyło tylko realizacji określonego zadania, tylko żeby było też takim miejscem, które jakby niesie misję wolontariatu, które jest miejscem, w którym o tym rozmawiamy. My rozmawiamy o idei wolontariatu, rozmawiamy o etyce wolontariusza, o zasadach pracy wolontariackiej i te działania są jakby oczywiście tą najważniejszą rzeczą, którą realizujemy w klubie, ale jakby istnieje też to taka otoczka misyjna, dzięki której wolontariusze mają taką
pogłębioną świadomość tego, co robią, dlaczego się w to angażują i dlaczego to jest tak naprawdę ważne. I też właśnie dlatego mówiłam o tym, że podpisując porozumienie wolontariackie, warto, żeby podpisywali go nasi wolontariusze, nawet jeżeli potrzebne nam jest dołączenie tej zgody rodziców, bo mamy do czynienia z osobami między 13 a 18 rokiem życia, a nawet jeżeli mamy do czynienia z osobami młodszymi, to też warto, żeby takie porozumienie było podpisane zarówno przez opiekuna prawnego, czy też rodzica, jak i samego zainteresowanego, czy też samą zainteresowaną. Mówię o tym wszystkim, bo taka systematyczność i bycie w takim procesie jest istotne, żeby takie koło wolontariatu faktycznie funkcjonowało w sposób ciągły i nie było właśnie tylko i wyłącznie jakimś takim zrywem akcyjnym. To na pewno wtedy też da nam wszystkim, zarówno opiekunowi takiego koła wolontariatu, jak i wolontariuszom, którzy się w niego zaangażują, znacznie większe poczucie takiej sprawczości, satysfakcji. I do tego też warto mieć przemyślane i jakoś zorganizowane zarówno monitorowanie pracy wolontariuszy, jak i po prostu system wsparcia. I to monitorowanie to są po prostu te regularne spotkania, to jest zbieranie informacji od wolontariuszy, jak im się udaje realizować poszczególne zadania. Wolontariusze mogą też prowadzić na przykład dzienniczki pracy. Warto jakby, żeby to właśnie dbać o to, żeby jakby był ten temat w takim procesie, w którym regularnie o tym rozmawiamy, wyciągamy wnioski, być może coś modyfikujemy. Można na przykład właśnie w ramach tych spotkań organizować na przykład grupę wsparcia dla wolontariuszy. I warto wtedy przy okazji takiej grupy wsparcia właśnie pokazywać te rzeczy, które nam się udały, które są sukcesami i jakby przyjrzeć się temu, dlaczego się to udało, jakby co było takim czynnikiem sukcesu, ale też rozmawiać o różnych czy spornych, czy trudnych kwestiach i wspólnie się zastanawiać nad tym, jak możemy je lepiej rozwiązać. I ważne jest też nagradzanie naszych wolontariuszy i naszych wolontariuszek, począwszy od tego, że warto przygotować jakiś rodzaj zaświadczenia, dyplomu na koniec roku szkolnego, czy list gratulacyjny dla rodziców, jak i właśnie zaświadczenie, które potem będzie mógł uczeń czy też uczennica dołączyć do takich dokumentów, na podstawie których na przykład będzie już mógł aplikować o kolejny wolontariat już na przykład na zewnątrz szkoły albo o pracę. Takim miejscem, w którym są zebrane podstawowe informacje na temat wolontariatu w szkole, jest publikacja Wolontariat Szkolny Krok po Kroku. Czy mogę Cię, Daria, poprosić o to, żebyś wrzuciła na czat link do tej publikacji? Bardzo polecam, żebyście Państwo do tej publikacji zajrzeli. Tam znajdziecie częściowo też te rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, ale też dużo innych bardzo fajnych, ciekawych pomysłów, więc polecam tą publikację. Chciałabym też Państwu pokazać taką krótką animację, którą Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało na początku tego roku właśnie na temat wolontariatu w szkole. Więc obejrzymy ją teraz wspólnie. Wolontariat w szkole często ogranicza się do zbiórek i akcji dobroczynnych. Dlaczego uważamy, że warto pójść krok dalej? Pomyśl o swoich... Coś nam się tutaj stało. Kasiu, poprosiłabym Cię tylko, żebyś wyciszyła u siebie dźwięk na czas oglądania. Dobra. W swojej szkole. Są w niej uczniowie i uczennice, dzieci starsze i młodsze. Jedni interesują się sportem, niektórzy grają na instrumentach, inni na komputerze. Uczniowie są nieśmiali i towarzyscy. Są wśród nich urodzeni liderzy, świetni organizatorzy i przyszli artyści. Jedni są uznawani za grzecznych, inni za rozrabiaków. Wielu z nich jeszcze nie wie, w czym są dobrzy. Nasze szkoły są różnorodne.
Dlatego wolontariat też powinien być urozmaicony. Wolontariat to także spacer historyczny zorganizowany przez uczniów i seniorów. Rówieśnicza akademia, w której uczniowie udzielają korepetycji i wymieniają się zainteresowaniami. Zaprojektowanie szkolnego kącika ciszy, w którym można odpocząć od hałasu. Zorganizowanie latającego warsztatu rowerowego, w którym można nauczyć się naprawiać rower. Muzykowanie w domu seniora albo przedszkolu. Warsztaty na temat segregacji śmieci. Dobry wolontariat w szkole. Jak to zrobić? Zmontujcie załogę. Wolontariat nie musi opierać się na jednej zaangażowanej nauczycielce. Poszukajcie sojuszników wśród dyrekcji, rodziców, wychowawców. Część zadań z radością przejmą uczniowie i uczennice, jeśli tylko będą mieć szansę. Rozejrzyjcie się. Czas na diagnozę lokalną. Zobaczcie, kto działa w otoczeniu szkoły, co robi Dom Kultury, a co Stowarzyszenie Mieszkańców. Jakie są główne problemy, a jakie zasoby? Sojusznicy, miejsca z potencjałem, tradycje. Otwórzcie się na młodych. Potrzeby i inicjatywy uczniów powinny być motorem wolontariatu. Odłóżcie gotowe pomysły na półkę i zaproście młodych do wspólnego działania. Zachęćcie do udziału także osoby, które nigdy nie przychodzą. Może po prostu nie odnajdują się w dotychczasowych działaniach. Weźcie kurs na rozwój. Wolontariat to rozwijanie zainteresowań, praktyczna nauka umiejętności społecznych i kompetencji ważnych w przyszłym życiu zawodowym. Starajcie się, by koło wolontariatu było przede wszystkim doświadczeniem edukacyjnym i rozwojowym. Zawińcie do portu autorefleksji. Czego się nauczyliście? Co było trudne? Co mi się podobało? Jak czułem się w grupie? Czy chciałbym zaangażować się ponownie? Uważajcie na rafy procesu grupowego. Wolontariat to doświadczenie bycia w zespole. Zadbajcie o dobre relacje. Przeznaczcie dużo czasu na integrację. Omawiajcie trudne sytuacje, spotykajcie się nawet wtedy, kiedy nie ma żadnej akcji, żeby pobyć ze sobą. Różnice są naturalne. Podkreślajcie, że każdy ma prawo do swojego zdania. Oddajcie stery młodym. Pozwólcie, żeby uczniowie stanęli na stanowisku kapitana. Skoro sami wymyślili działanie, niech przeprowadzą je na własnych zasadach. Miejcie pod ręką koło ratunkowe. Głównym zadaniem opiekuna wolontariatu jest motywowanie młodzieży, dawanie wzmacniającej informacji zwrotnej, wspieranie w momentach kryzysu. Pokażcie im, że mogą liczyć na Waszą radę, jeśli jej potrzebują. Świętujcie sukcesy i nie zapominajcie o odpoczynku. Skorzystajcie z oferty programu CEO Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole. Wejdźcie na stronę www.ochotnicy.waw.pl. Bardzo dziękuję. Teraz chciałabym się jeszcze na koniec odnieść do tego pytania dotyczącego wytycznych do pracy wolontariatu podczas pandemii. Te wytyczne, albo inaczej, jeszcze krok wcześniej. Ta publikacja, którą Państwu tutaj pokazałam, czyli Wolontariat Szkolny Krok po Kroku, to jest publikacja, którą można znaleźć na stronie ochotnicy.waw.pl i to jest też takie miejsce, w którym po pierwsze znajdziecie Państwo całą bazę wiedzy i bazę informacji, jak i również na przykład wzory dokumentów. Ja tutaj mówiłam o tych porozumieniach, które zawieramy z wolontariuszami. Wzory takich dokumentów znajdziecie Państwo właśnie na stronie ochotników i do tego też zachęcam, żeby tam sobie różne rzeczy jeszcze doczytać, przypomnieć, bo to wszystko, o czym mówiłam, tam Państwo w tej bazie wiedzy znajdziecie i to jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, a druga rzecz, to są tam też w aktualnościach wypisane, przygotowane wcześniej przez portal ngo.pl, wypisane informacje dotyczące wytycznych pracy wolontariuszy w czasie pandemii. Wszystkie te wytyczne dotyczą tak naprawdę bezpieczeństwa wolontariuszy, przestrzegania procedur związanych z higieną, czyli noszenie maseczek, rękawiczek, dezynfekcja rąk,
i wszystkie one są tam, są tam rozpisane. Mogę wrzucić też na czat link w tej sprawie. Jest tam też oczywiście, są podane wszystkie numery telefonu, pod który należy należy dzwonić, gdyby się okazało, że ktoś jednak się źle czuje i wykazuje objawy zakażenia. Więc w ten sposób się chciałam odnieść do tego pytania. I pytanie, czy są jakieś jeszcze inne, kolejne pytania? Tutaj bardzo dziękuję Ewelinie. Ewelina na czat wrzuciła materiały, które powstały w ramach programu i bardzo warto z nich wszystkich korzystać, wszystkim się im przyjrzeć. Jest tego naprawdę dużo i jest tam mnóstwo ciekawych rzeczy. Mhm. Jeśli wolontariusze działają w różnych szkolnych akcjach, czasem długoterminowych, to porozumienie o wolontariacie jest formą umowy, ja stosowałam to słowo wymiennie, ale porozumienie i umowa jest tym samym. I teraz, jeżeli to są różne akcje, ale one pojedyncze, ale generalnie czasem, jakby jeżeli mamy zorganizowaną formę, czy w formie koła wolontariatu, czy samorząd szkolny realizuje działania wolontarystyczne, to tak, warto podpisać taką umowę długoterminową i w jej ramach będą realizowane poszczególne akcje. Można też to sformułować w taki sposób, że jakby zapisujemy te rzeczy, o których już wiemy z góry, na przykład na początku roku szkolnego, ale zostawiamy też tam miejsce na te rzeczy, które zostaną wspólnie z wolontariuszami wypracowane jako nowe przyszłe zadania. I teraz drugie pytanie, w jaki sposób wolontariusze są ubezpieczeni przez państwo, czy to się gdzieś zgłasza? Tak jak mówiłam, nie trzeba tego zgłaszać, wystarczy, że mamy podpisaną umowę i kopie tej umowy są jakby po obu stronach tej umowy, czy też porozumienia, jakby mówiąc tym językiem prawniczym, porozumienia o wolontariacie. I w momencie, kiedy będzie taka sytuacja, kiedy to ubezpieczenie jest nam potrzebne, ta umowa jest podstawą prawną do egzekwowania tego ubezpieczenia. Wyjazd z wolontariuszami, czy obejmuje ubezpieczenie? To zależy, jak mamy sformułowane ubezpieczenie szkolne. Trzeba było się przyjrzeć temu, jakie są zapisy w umowie z firmą, która ubezpiecza szkołę. I to jest takie pytanie super, super dokładne i precyzyjne. Jeżeli wolontariat jest pełniony w ramach realizacji podstawy programowej i działań, które szkoła tak czy inaczej realizuje, to domyślam się, że wtedy nie będzie nam potrzebne dodatkowe ubezpieczenie, ale to właśnie zależy od tego, jakie mamy zapisy z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza szkołę. Natomiast to by trzeba było sprawdzić dokładnie z dyrekcją, jakie mamy ramy tego ubezpieczenia szkolnego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Moi wolontariusze podpisują deklarację o wolontariacie i przystąpieniu do szkolnego klubu 8. Mhm. Dokładnie tak, rodzice wyrażają zgodę, to jest właśnie to, domyślam się, że pani Urszula ma wolontariuszy, którzy są w wieku między 13 a 18 rokiem życia, prawda? I wtedy rodzice wyrażają zgodę i taką zgodę sobie dołączamy do porozumienia o wolontariacie, którą możemy wtedy podpisać z uczniami i uczennicami. Zależy, jaką formułę ma deklaracja, o której pani pisze, pani Urszulo. Jeżeli ta deklaracja spełnia te wszystkie warunki, o których mówiłam, to nie, ale sprawdziłabym to właśnie oglądając wzór takiego porozumienia, żeby on miał formę prawną, szczególnie właśnie jeżeli to jest taka nie krótkofalowa, jednorazowa sytuacja zaangażowania wolontarystycznego, czyli tylko jest to jakiś długotrwały proces. Wtedy warto, żeby to
ta deklaracja tak naprawdę miała właśnie formę porozumienia o wolontariacie i była taką umową w rozumieniu polskiego prawa. Tak jak mówiłam, na stronie ochotników można znaleźć wzór takiego dokumentu i po prostu polecam, żeby od przyszłego roku szkolnego żeby pani razem ze swoimi wolontariuszami właśnie podpisała taki dokument. I tak jak mówię, jeżeli rozmawiamy o uczniach młodszych, że różnie bywa, czasem są to jednorazowe akcje, a czasem tutoring starsi młodszym. Wtedy bezpiecznie jest ująć jakby całą tą pracę, która jakby może też. Podpisując takie porozumienie o wolontariacie, nie musimy od razu sprecyzować, co się będzie działo dokładnie przez cały rok, bo też czasem nie do końca znamy te wszystkie szczegóły tych planów, bo one też nieraz po prostu właśnie są odpowiedzią na nasze potrzeby, czyli rodzą się w trakcie. I wtedy jakby możemy to sformułować bardziej ogólnie, a potem możemy sobie do tego dopisywać kolejny taki wewnętrzny już w ramach takiego koła regulamin, w którym będziemy te rzeczy doprecyzowywać. Pani Urszula jeszcze coś pisze i pani Edyta też, więc jeszcze poczekaj. Aha, pani Urszula już podziękowała mi, super. Mam nadzieję, że wyjaśniłam to. Tak jakby domyślam się z tego, co pani pisze, pani Urszulo, że ten wolontariat u pani w szkole jest realizowany i on działa fajnie i sprawnie. To, o czym ja mówię, to jest to, że jeżeli ubierzemy ten wolontariat szkolny w takie formalno-prawne ramy, to będziemy trochę bardziej zabezpieczeni, szczególnie w sytuacji, w której by się coś działo, to po pierwsze, bo właśnie taka umowa, porozumienie o wolontariacie daje nam to ubezpieczenie na przykład, ale też podpisanie takiego dokumentu z wolontariuszami daje nam takie lepsze ramy organizacyjne, jest coś, do czego się możemy odwołać, uczniowie, uczennicy uczą się też wtedy jakiegoś rodzaju takiego odniesienia do dokumentu, który podpisali oni i ich rodzice. Więc dlatego te ramy prawne po prostu są przydatne. Dziękuję, tutaj Daria wkleiła też link do tego filmiku, który pokazywałam. I patrzę na czas, minęła godzina, więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Pani Edyta, dziękuję. Pani Urszula, dziękuję. To ja jeszcze zapytam Eweliny, która jest z nami, czy jeszcze warto, żebyśmy o czymś wspomniały, albo jakiś ciekawy link podrzuciły tutaj Państwu, żeby jeszcze tą bazę wiedzy trochę uzupełnić. Na razie nikt się na czacie nie odzywa, więc wygląda na to, że w ten sposób oto dotarliśmy już do końca naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Właśnie zorientowałam się, że na początku miałam przeprosić, że jestem w zastępstwie za Gretę Droździel-Papugę, która dzisiaj nie mogła być z nami i właśnie dlatego ja jestem z Państwem. Było to dla mnie ogromnie miłe spotkanie. Mam nadzieję, że udało mi się trochę te formalno-prawne rzeczy opowiedzieć i wytłumaczyć tak, że będą nieco jaśniejsze i trzymam kciuki za Wasze działania wolontarystyczne, za Wasze czy szkolne koła wolontariatu, czy też wolontariat realizowany z samorządem uczniowskim, czy w jakichś jeszcze innych formach i życzę samych sukcesów po wakacjach, a teraz jak najlepszego czasu odpoczynku po tym wyjątkowo trudnym i pełnym wyzwań roku szkolnym. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Do widzenia.